Moim liderem jest Artur, to jest mój ojciec duchowy. Zaczęłam się z nim spotykać tak już na poważnie. I 3 tygodnie temu, słuchajcie, tak na głos powiedziałam, ciekawe dlaczego, bo jestem nawrócona 20 lat, dlaczego wcześniej Boże Słowo nie przemieniało mnie tak, jak teraz. I dzisiaj zaczynaliśmy uwielbienie i dostałam dwukrotnie tę samą odpowiedź. Artur zaczął od tego, że bez poddania życia nie ma przemiany. I śpiewaliśmy sobie tutaj pieśń Nie dzięki mojej sile, dzięki Tobie Jezus zwyciężam. I nagle poczułam, że mam w ustach włos. I szybko go wyciągnęłam, bo wiecie, jak się czuje włos w ustach. To jest coś... Zobaczyłam, to jest cielesność. Z obfitości serca mówią usta. Boże Słowo, które jest zapisane, może być parówką albo mieczem. Może być cielesny, może być jak włos w Twoich ustach. I zrozumiałam jedno, że tutaj zaczęła się moja przemiana przez Boże Słowo, mimo tego, że wcześniej też ogłaszałam Boże Słowo, ja znałam Boże Słowo, mówiłam Bożym Słowem, byłam dziwolem w ogóle w moim kościele, ale to mnie nie przemieniało, ponieważ ja nie ufałam Bogu, nie miałam zbudowanych fundamentów, nie poddałam się Mu w konsekwencji tego, że Mu nie ufałam. Myślałam, że mogę stracić zbawienie, że On może mnie wepchnąć na jakąś minę, że może mi zrobić coś złego, że może mi kazać coś zrobić, czego ja nie będę chciała. Tak? I w momencie, kiedy zaczęłam budować fundamenty i zaczęłam poddawać Mu realnie swoje życie, Boże Słowo, które znałam i które zaczęłam ogłaszać, zaczęło nie być cielesne. I chciałam Wam powiedzieć, że jeżeli macie takie obserwacje, że ogłaszacie, że proklamujecie Słowo, ono może być jak włos, jeżeli nie ma poddania, jeżeli nie ma autentycznego zaufania, że Bóg jest dobry i tylko dobry, że nie możesz nic stracić, jeżeli nie ma ugruntowania na fundamentach, to nie będzie poddania i nie będzie przemiany przez Boże Słowo. Amen.